Cześć moi kochani, witajcie, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i dobrze minął Wam tydzień. Jak widzieliście, w zeszłym tygodniu wideo się nie pojawiło, ale zrobiłam live'a, na którym było kilka z Was, za co serdecznie bardzo Wam dziękuję. Niestety miałam jakiś problem z zapisaniem tego pliku, tego wideo. Sama do końca nie wiem, o co tam chodziło. Kiedy filmik był, że tak powiem, w ustawieniach jako prywatny, wszystko było cacy, że tak powiem, a kiedy go chciałam przedstawić na publiczny, to wtedy właśnie nie dało się go odtworzyć. Jak ktoś ma jakieś rozwiązania, to piszcie, z chęcią wezmę wszystkie rady pod uwagę. A właśnie wtedy w tym live'ie pokazywałam Wam dwie nowości, którymi dzisiaj też podzielę się z Wami w tym wideo, bo stwierdziłam, że po prostu skoro tamtego nie mogę opublikować, to nagram coś nowego. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam do oglądania. I tak, dzisiaj niestandardowo zaczniemy sobie od oczu, bo chciałabym Wam pokazać dwa najnowsze produkty od Hindash. Mam tutaj jego najnowszą paletę, która nazywa się Monochromance, która jest przepiękna, naprawdę bardzo ładna paleta, iście wiosenna. Jak ją tylko zobaczyłam, wiedziałam, że będzie, że musi być moja. I tak na marginesie, jeżeli jesteście zainteresowani tymi kolorami, to serdecznie Was zapraszam też na mój Instagram. Tam na pewno znajdziecie post już z tym makijażem właśnie z wczorajszego live'a. Ale oprócz tego Hindash w tej kolekcji wypuścił inne produkty. Dwie kredki, jedna była do oczu, jedna do ust. To tam jeszcze było dwie pomadki oraz produkt, taki cień w płynie, możemy to nazwać, które dokładnie się nazywa Color Fluid Ultra Shimmer w odcieniu Boy Tears. Jest to taki właśnie, jak pamiętacie może te cienie od Steely, to jest coś podobnego. No i to możemy użyć jako rozświetlacz, jako cień do powiek, także dzisiaj sobie to też przetestujemy. Także serdecznie Was zapraszam, zaczniemy sobie dzisiaj nietypowo od oczu. Dzisiaj mam w planach pokazać Wam makijaż, który wrzuciłam bodajże na koniec zeszłego roku i na Instagramie dostałam wiele próśb, żeby pokazać Wam, jak go wykonać. Do niego będziemy potrzebować tasiemki. Ja lubię sobie je wcześniej przykleić na dłoni, żeby później nie było tego takiego i kilka razy je odkleić i żeby nie było później tego efektu takiego oddzierania. Ja bardzo tego nie lubię, a to jest, wiecie, skóra bardzo delikatna i wrażliwa, cienka, także nie męczmy tej skóry. Bierzemy sobie taki plasterek. Ja już mam na swoich powiekach i pod oczami korektor i dzisiaj użyłam korektora Pat McGrath. Ja mam swój w odcieniu numer L2, bardzo, bardzo lubię ten korektor i przypudrowałam go pudrem od Charlotte. I teraz będę patrzeć sobie na wprost i przykleję sobie tutaj w moje zewnętrzne kąciki te taśmy. Dobra, wyglądam jak kosmita, ale przemilczmy to, czego się nie robi, żeby pięknie wyglądać. Uwierzcie mi, że to jest fajny trik, który ułatwi Wam pracę i da Wam efekt później, kiedy zdejmiemy te taśmy, to zobaczycie, że te kreski będą takie ładnie proste, takie ostre. Ostre będą krawędzie. I co dzisiaj będziemy robić? To będziemy potrzebować albo eyelinera, albo kredki. Możecie wybrać sobie czarny eyeliner, brązową kredkę, co chcecie. Ja wezmę sobie teraz brązową kredkę i będę rysowała tak jakby jaskółkę tutaj przy samej krawędzi tej taśmy i właśnie później, kiedy ją oderwę, to ta taśma będzie właśnie zostawi nam takie ładne, jak to się mówi, takie ładne, ostre krawędzie. To jak daleko chcecie tą kreskę sobie pociągnąć, zależy tylko od Was. Zasada jest mniej więcej taka, że nie powinniśmy wyjeżdżać tą kreską dalej niż kończy nam się brew. Czyli na przykład nie powinnam tej kreski poprowadzić w ten sposób. Lub też kiedy patrzymy na wprost, tutaj mamy to załamanie, żeby ta kreska też nie kończyła się wyżej niż to załamanie. Wtedy właśnie, kiedy opanujemy sobie te newralgiczne, że tak powiem, punkty, to sprawi nam to, że oko będzie wydawać się bardziej uniesione. Co teraz będziemy robić, to będziemy rozcierać tą kreskę odrobinę. Możemy ją rozetrzeć już, wiecie, teraz pędzlem po prostu, ale ja na ten pędzel nałożę sobie odrobinę tego cienia Made.
pędzel, który wybrałam, to jest pędzel marki Mikey, tylko numer 1,20. Jak widzicie, jest to taka mała kuleczka i nią będzie dobrze mi się właśnie tutaj pracowało. Przymrużam sobie odrobinę oko i staram się rozetrzeć tą kreskę. Bardzo delikatnymi ruchami. Zaraz będziemy nakładać sobie jakiś kolor tutaj, prawdopodobnie fiolet, bo jakoś mam ostatnio fazę na fiolety. I będziemy budować sobie taki gradient ładny, mam nadzieję. Teraz biorę sobie ten najciemniejszy fiolet tutaj z palety, również pędzel Mikey, tylko 1,1. I nim ten cień będę wtłaczać w to, co już sobie namalowałam. Zapomniałam Wam jeszcze tylko powiedzieć ważną kwestię, że tą kredką, czy eyelinerem, cieniem, czymkolwiek będziecie wykonywać sobie ten makijaż, musicie troszeczkę wjechać sobie tutaj na linię rzęs, żeby właśnie była taka głębia. Także ja sobie mam nadzieję, że dobrze to widzicie. Teraz takimi ruchami bardziej wklepującymi, tutaj gdzie nakładałam wcześniej kredkę, nakładam ten fiolet. To mniej więcej wygląda. Teraz biorę sobie ten sam pędzel co wcześniej, tylko po prostu czysty, i będę rozcierała sobie jego granice. W sensie granicy cienia, żeby nie było, nie granicy pędzla. Dalej wybieram sobie troszeczkę jaśniejszy cień z palety, czyli dalej poruszam się w tych fioletach i wybieram bardziej, muszę sobie odłożyć na chwilkę to lusterko, taki bardziej pośredni fiolet. W ogóle wczoraj na live pokazywałam właśnie dziewczynom makijaż bardziej taki kolorowy, bardziej taki wiosenny, artystyczny może byśmy mogły go nazwać. I pokazywałam, jak pięknie te cienie się ze sobą łączą. Nawet nakładałam niebieski na ten fiolet i super się ze sobą łączyły. Nie było żadnych plam, żadnych dziur, nic. No po prostu hit. Teraz nabieram sobie najjaśniejszy ten fiolet z całej tej, z tej paletki na pędzel Kid Stars S30 i nim będę rozcierać sobie całą tą, wszystkie te granice, które wcześniej tutaj sobie zbudowaliśmy, zaczynając już tutaj od tej góry tej naszej kreski. Wybrałam troszeczkę większy pędzel, bo po prostu będzie ułatwi to nam pracę i będzie po prostu szybciej. Bardzo dużą zaletą tych cieni jest to, że one się w ogóle nie osypują. To jest inna formuła cieni, do których ja jestem przyzwyczajona, ale niczym nie odbiega do tej wcześniejszej palety Hindash Beautopsy. Dokładam sobie odrobinę cienia. One są dalej suche, ale jak mówię, to nie jest ich żadną wadą, broń Boże. Jest to właśnie, mogłam powiedzieć, nawet zaleta, bo one się w ogóle... Na tym etapie wezmę sobie poprzednią paletę Hindasha Beautopsy i tutaj jest taki ładny, ultra jasny, prawie biały kolor i wezmę sobie go odrobinę na ten sam pędzel, którym blendowałam ten najjaśniejszy fiolet i nim sobie właśnie rozblenduję jeszcze bardziej tutaj granice, żeby było to, żeby to przejście było bardziej widoczne. I teraz sięgnęłam sobie na pędzel po ten najciemniejszy niebieski z całej tej palety, po to, aby nadać sobie głębi. I tu przy samej linii rzęs oraz przy samym tutaj, przy samej tej taśmie, dokładam sobie odrobinę tego cienia i będę go blendowała tymi fioletami dalej. Znowu wracam do tego, do tej małej kuleczki, bo tu jest troszeczkę bardziej precyzyjna praca. I same granice tego ciemnego cienia rozcieram odrobinkę z tym najciemniejszym fioletem. I pomieszałam sobie teraz najjaśniejszy fiolet z tym takim jakby białym cieniem z wcześniejszej palety Hindash Beautopsy i wszystkie te granice tutaj sobie ładnie rozcieram
tym tą mieszanką tych dwóch najjaśniejszych cieni. Jak widzicie, w tym makijażu chodzi o to, żeby budować gradient, czyli zaczynamy od najciemniejszego koloru w zewnętrznym kąciku i tak stopniowo coraz to jaśniejszej możemy budować sobie właśnie takie ładne przejścia, blendując cień poprzednim. Ja teraz sobie mam, ja teraz wziąłam mieszankę znowu tego najjaśniejszego fioletowego cienia z tamtym białym i tą mieszanką po prostu sobie, że tak powiem, zaznaczę odrobinkę tutaj moje załamanie, ale tak niedużo, bo nie chcę, żeby tutaj było widoczny, żeby był widoczny bardzo ten kolor, tylko po prostu, żeby było takie lekkie zaznaczenie. Co prawda ostatnio lubię matowe oko, ale chciałam sobie przetestować z Wami ten produkt. Jest to również właśnie produkt od Hindasha, który nazywa się Color Fluid Ultra Shimmer w odcieniu Boy Tears. Jest to przepiękny odcień, taki złotawy, trochę cielisty, no jest naprawdę przepiękny. No i jego sobie nałożymy właśnie od wewnątrz aż tutaj do gdzieś mniej więcej do tego momentu i będę go nakładać pędzel. I pędzel, którego będę używała, to jest taki pędzel języczkowy. On jest fajny do Cut Crease, numer P34 z Hulu i będę nabierała sobie odrobinę tego cienia właśnie tutaj z aplikatorka na pędzel i będziemy nakładać go na powiekę. Tak jak wcześniej wspomniałam, powieki mam już przypudrowane. Boję się. W tyle słychać mojego pieska, jak chrapie. Siedzi tutaj, leży w koszyczku. Gdzieś mniej więcej do tego momentu chcę nałożyć sobie ten cień. Tutaj go odrobinę wklepię. Na drugim oku spróbuję sobie go bardziej wklepać, bo tam tutaj nałożyłam ewidentnie za dużo i ten cień zaczął się robić po prostu suchy, wysechł i zaczęły się mi robić takie nieestetyczne, prześwitujące plamy. Na pewno bardziej podoba mi się ta strona, gdzie wklepałam ten cień palcem. Wtedy on właśnie daje taką ładniejszą poświatę, bo tutaj ewidentnie nałożyłam go za dużo i jest to produkt bardziej typu topper, wiecie, właśnie do wklepania palcem, chociaż uratowałam sytuację przez to, że wzięłam sobie czysty pędzel i tak tutaj, wiecie, ten cień klepałam, żeby mniej więcej sobie wyrównać, aby nie było widać tych takich pęknięć, bo tak jak mówię, jest to raczej produkt typu topper i on dużo ładniej wygląda właśnie wklepany tak palcem delikatnie niż ja to jak zwykle sroka musi. Chcę teraz jakikolwiek pędzel do eyelinera, tutaj mam akurat z Inglota 31T i mieszam sobie ten najciemniejszy niebieski z tym najciemniejszym fioletem i będę wklepywała sobie ten cień w linię rzęs, nawet tutaj przy tym, no tak do połowy oka. Teraz do pędzla Kid Stars i biorę ten najjaśniejszy cień fioletowy i nim sobie rozblenduję tutaj trochę granice, żeby było ładniejsze przejście, wiecie, z tego błysku do tego matu. No, ta strona mi się bardziej podoba, gdzie jest właśnie wklepany palcem dużo ładniej to wygląda i też łatwiej mi się teraz pracuje rozcierając te granice niż na pewno na tamtej stronie. Sięgam sobie po rozświetlacz i jest to rozświetlacz Claire Blanc w numerze 28. Pędzel to jest taki ścięty puchacz i ten rozświetlacz będę aplikowała, jakby mam to pokazać, tutaj w samo to takie wgłębienie oka, żeby nim rozblendować ten wcześniej nałożony błyszczący cień.
tym etapie możemy sobie, jeżeli chcecie, nałożyć odrobinkę jeszcze tutaj tej mieszanki tych dwóch ciemnych cieni. To nam jeszcze bardziej wydłuży oczy, ale z tym trikiem muszą uważać te z Was, które mają oczy blisko siebie osadzone, bo właśnie to oczy do siebie optycznie zbliża. Dobra, ściągamy teraz te plasterki, bo do niczego one już nam nie będą potrzebne. Oj, nie mogę sobie złapać. Fajne uczucie. I tak, jak widać, mamy taki bardziej zarysowany, tak krzywo siedzę, krzywo mam ten telefon i wygląda, jakbym miała tutaj wyżej, a tutaj niżej, ale wszystko jest równo, musicie mi uwierzyć. I teraz przechodzimy do podkładu, chociaż ja sobie jeszcze odrobinkę tutaj pobudzę krążenie. I teraz tak. Podkład, który będę używała, to jest najnowszy podkład Narsa. Wczoraj go też również testowałam z Wami na live'ie. Jest to Nars Light Reflecting Foundation. Ja mam swój w odcieniu numer Light 4. Na opakowaniu jest napisane, aby porządnie nim wstrząsnąć, więc to robię. I wyciskam sobie dwie pompki. No może trzy, takie bidne pompki. I tak wygląda ten podkład. Jak widzicie, jest lejący, ale wczoraj na live zrobił na mnie on pierwsze wrażenie mega. Po prostu nabieram sobie odrobinę tego podkładu na gąbkę. Jak zwykle gąbka to jest Make Up Forever Watertone. I nakładam sobie podkład na twarz. Dlaczego zdecydowałam się na ten odcień? Otóż sugerowałam się stroną, na której możecie dobrać sobie odcień podkładu, po prostu bazując na tym, który jest dla Was takim idealnym odcieniem. No i mi właśnie ta strona, która nazywa się Findation, nie Foundation, tylko Find, od szukania, wygenerowała, że idealny kolor dla mnie to jest właśnie ten 4. Także kupiłam. On jest odrobinę za ciemny. Teraz jeszcze w tym świetle tym bardziej to widać. No, mógłby być to ten chyba Light 3, tak mi się wydaje. Ale nie będę narzekać. Nakładam podkład. Bardzo cienką warstwę i on jest w ogóle niewyczuwalny na twarzy. Pięknie odbija światło, ale to nie jest taki podkład, jak na przykład ten podkład od Charlotte. Tamten podkład od Charlotte, cała twarz się po nim świeciła. Wiecie, o co chodzi? Taka była dewy, ultra jakby po pielęgnacji. Tu, kiedy patrzę na siebie, to świecą mi się tylko te części twarzy, które łapią światło. Reszta wygląda na matową, czyli no hit. Hit, hit, hit. Ja sobie tutaj mam krzesło, które strzelało, jest stare, ale sobie przeziębiłam szyję i nie mogę w ogóle ruszać tą ręką, dlatego jak trzymam ją w górze, to mnie bardzo boli, dlatego mam krzesło, żeby sobie po prostu tutaj łokieć oprzeć. To jest ultra cienka warstwa podkładu. Patrzcie, jak on pięknie wygląda. Super kryje, zakrył wszystkie moje zaczerwienienia. Wygląda jak skóra. No, wydaje mi się, że to będzie kolejny hit. No, mega jest ten podkład. Naprawdę super wrażenie na mnie zrobił wczoraj. I też dużo z Was się dopytywało właśnie na Instagramie. Kasia, jak Ci się utrzymuje? I wrzucałam właśnie takie relacje co kilka godzin, że ten podkład jest po prostu hitem. Bardzo ładnie się utrzymał do samego końca. Nie starł się nawet tutaj, kiedy miałam drzemkę na tej stronie. Nic. Wszystko było w miejscu. Odrobinę na uszy. Ja poza kamerą zrobiłam sobie brwi i teraz zajmiemy się dolną powieką. Wezmę sobie ten cień na pędzel, to jest pędzel Majki, tylko 1,14 i jego nałożę sobie tutaj na dolną powiekę.
Teraz mając już takie podłoże, maczam pędzel w tych fioletach, gdzieś mniej więcej po środku, żeby ten cień nie był ani za jasny, ani za ciemny. I tym cieniem, ten cień nakładam sobie tutaj w sam zewnętrzny kącik dolnej powieki, tak mniej więcej do źrenicy, nie dalej. Teraz dosłownie ociupinka tego najciemniejszego niebieskiego i ten cień nakładam tutaj tylko na długość tak naprawdę włosia pędzla, klepując go w zewnętrzny kącik dolnej powieki. I wcześniejszym pędzelkiem sobie to tutaj rozcieram. Akurat musi lecieć jakiś samolot. I teraz sięgam po taki pędzel języczek i sięgam po cień ten najjaśniejszy, ten taki prawie biały z wcześniejszej palety Hindasha i ten cień sobie aplikuję odrobinę tutaj w wewnętrzne kąciki dolnej powieki. Przeciągam ten cień odrobinę tam pod ten fiolet wcześniej aplikowany i tutaj rozcieram razem, żeby ładnie się ze sobą połączyły. Teraz tuszuję rzęsy i tuszując je upewniam się, że łapię je od samej nasady, co nam też da iluzję, tak jakbyśmy miały zrobioną kreskę. Ja teraz się wykonturuję i tak się zastanawiam, czy czasami nie zrobić tego za pomocą palety Hindasha, ale wtedy musiałabym użyć tej właśnie pierwszej Beauty Opsy, która prezentuje się tak swoją drogą i pomieszam sobie ten najjaśniejszy kolor, w sensie najjaśniejszy brąz, czyli ten z odrobinkę tym na pędzel Maikitko 021 i spróbujemy nałożyć to jako bronzer. Boję się, czy to mikstura będzie idealna, w sensie, czy odcień będzie mi pasował. Nawet nie. Jeszcze odrobinę na pędzel, bo tam trochę mało tego było. I co chcę powiedzieć, to zazwyczaj, kiedy macie już takie makijaże właśnie ostre krawędzie, bo to jakby nie było trochę ostry makijaż, to starajcie się konturować, ojej, już mi ręka spadła, starajcie się konturować właśnie równolegle do tych linii, wtedy jeszcze bardziej to tą twarz podniesiecie. Zmiana pędzelka, dalej ta sama mikstura i teraz biorę pędzel bardziej taki puchaty, jest to również Maikitko 027, tym będzie mi lepiej ten bronzer rozcierać na skronie. Troszkę na czółko. No dobra, mamy to, mamy bronzer wykonany paletą Beauty Opsy, ale róż sięgniemy właśnie po ten tutaj, po miksturę tych dwóch róży z tej najnowszej palety Hindasha. One się nazywają Heavy i Petal. Maczam sobie pędzel w obu tych cieniach. To jest pędzel Real Techniques B03. I odbijam sobie oczywiście nadmiar na dłoni, bo nie chcę sobie zrobić jakiś tutaj plam. Te cienie właśnie są spoko, bo każdy z Was sobie z nimi poradzi. One nie są jakoś, one są napigmentowane, ale nie zrobicie sobie nimi krzywdy. To nie jest taki pigment jak na przykład w paletach Be Perfect, że nabieracie na pędzel i macie po prostu to, co w palecie macie na, jak on się nazywa, na powiekach. Tutaj właśnie możemy sobie budować intensywność i to się właśnie
ceni. Bardzo mi się to podoba właśnie, zwłaszcza dla początkujących to jest super rozwiązanie. Tak prezentuje się odrobina różu, troszeczkę jeszcze na nosek. I teraz wracam sobie do pędzla, którym się pudrowałam i przypudruję, w sensie rozetrę sobie te granice, żeby tutaj nie było żadnych nieestetycznych plam. I zaraz będziemy przechodzić do rozświetlacza. Myślałam, żeby nałożyć jako rozświetlacz ten cień, który mam na powiekach, ale jednak się go trochę boję, bo on ma takie drobiny brokatowe i to nie będzie wyglądało dobrze jako rozświetlacz, przynajmniej nie tak na co dzień, wiecie, do ludzi na Instagram, to jest inna bajka, ale chciałam właśnie zrobić taki makijaż bardziej użytkowy. Rozświetlacz tutaj chyba nikogo nie zdziwi, marka Claire Blanc, ja naprawdę uwielbiam te rozświetlacze i będę Wam często o nich tutaj opowiadać. I nakładam sobie ten rozświetlacz tutaj w te punkty, które najbardziej mi łapią światło, czyli na szczyty kości policzkowych. Te rozświetlacze mają to do siebie, że im dłużej je blendujecie, tym ładniej one się stapiają. No zresztą każde, ale te są mineralne, sypkie i one naprawdę potrafią się pięknie z Waszą skórą stopić i wyglądać nieziemsko. Patrzcie tylko na to glow. Uwielbiam. Odrobinkę między tutaj na nosek, między oczami, chciałam powiedzieć między brwiami, no ale w sumie też. No i jeszcze sobie omiotę odrobinkę również tym pędzlem, odchylając głowę do tyłu. Wtedy widzimy to wgłębienie i tam nakładamy rozświetlacz i to nam właśnie ładnie uwypukli oczy. I tutaj znowu żadnego odkrycia. Ostatnio uwielbiam te pomadki. Jest to pomadka Givenchy Le Rouge Sheer Velvet. Ja mam swoją teraz w odcieniu numer 16 i nawet mówiąc do Was mogę ją zaaplikować na usta. W ten sposób niedbale, bez żadnej konturówki. Tak się ona prezentuje i co ja teraz lubię zrobić, tu mam troszeczkę rozświetlacza, palcem sobie ją rozblendować jej granice. Co nam daje właśnie taki efekt naturalnych ust. No i dobra, mamy to, kochani. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten tutorial i że w miarę było to merytoryczne, bo ja cały czas się uczę jeszcze, wiecie, tego tłumaczenia tutaj tak do aparatu. Na żywo to jest jednak coś innego, kiedy może mogę je pokazać na klientce czy tam na modelce taki makijaż, ale mam nadzieję, że mi się to udało. Dajcie znać, jak się Wam podoba i czy go odwzorujecie. Jeżeli tak, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcia lub mnie otagujcie na Instagramie. I teraz takie małe podsumowanie, jak mi się pracowało i co sądzę o tych produktach. Tak, najpierw zaczniemy sobie od oczu, od Hindasha. Paletę uwielbiam, to jest po prostu
super jakość, naprawdę. Te cienie są przepiękne, gorąco Wam je serdecznie polecam, zwłaszcza jeżeli jesteście wizażystami. Poza kamerą robiłam sobie brwi i używałam tych dwóch cieni, żeby zrobić sobie brwi. Zrobiłam z bronzer z tej palety, w sensie z innej, ale też z palety Hindasha, róż z tej palety, także naprawdę nie trzeba nosić wielu produktów w kufrze. Wystarczą te dwie palety, możecie sobie je miksować, te kolory przepięknie ze sobą współgrają, ładnie się ze sobą łączą, nie robią żadnych plam, cienie się nie osypują. Są suchawe, ale to nie jest ich wada. Ładnie się budują, także gorąco Wam polecam tę paletę, uwielbiam ją. Używam jej teraz tak naprawdę trzeci raz, bo wczoraj na live i przedwczoraj wychodziłam z koleżankami i super się sprawdziła. I teraz co do tego cienia, nazwę go cieniem. Ten cień bardzo ładnie wygląda na powiekach, spójrzcie. Jak on błyszczy. Ja po prostu się napatrzeć tutaj nie mogę, jak to pięknie błyszczy. Ale tak jak mówię, nie nakładajcie tego pędzlem, nie nakładajcie tego bezpośrednio z tego aplikatorka, tylko lepiej sobie właśnie wziąć trochę na dłoń i palcem przetransferować cień na powiekę i wtedy on się pięknie rozkłada, nie robi później żadnych, bo on zastyga i właśnie nałożony palcem rozłoży się równomiernie, nie będzie nic pękać, tak jak nie będzie robić dziur, tak jak mi tutaj na tym oku, ale sytuację też dało się opanować, także bardzo fajny cień, jeżeli takiego szukacie, który daje efekt takiej mokrej powieki. No i teraz kilka słów o podkładzie. Podkład NARS Light Reflecting Foundation. Dzisiaj nałożyłam go po raz drugi i powiem Wam, że mega mi się podoba, jak on wygląda na skórze. No popatrzcie, ja się na siebie napatrzeć nie mogę. Daje efekt takiego bluru, no coś pięknego. Na skórze na żywo równie pięknie wygląda. Także jeżeli chcecie go przetestować, macie go na swojej chcieliście, to się Wam nie dziwię i namawiam, żebyście go spróbowały. Wiecie, że moim ostatnim ulubieńcem jest podkład Clinique, ten Even Better Serum Foundation, ale ten wygląda na twarzy lepiej niż tamten. Po prostu wygląda bardziej jak skóra i nie widać go tak na twarzy jak tamten, ale jest cudowny, naprawdę hit. No dobra, kochani, to już tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz i napiszcie też w komentarzu, co najbardziej przykuło Waszą uwagę, co najchętniej byście spróbowały oraz co byście chciały zobaczyć na moim kanale w kolejnych filmach. Ja zmykam, życzę Wam miłego dnia i udanego tygodnia. Buziaki, pa!